Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, jak mówi list do Hebrajczyków. I jak umiera się naprawdę tylko raz, tak w chwili śmierci tylko raz Bóg osądza duszę, a raczej to dusza sama, stając w świetle Boga samego, zostaje prześwietlona i widzi jasno niepodobieństwa do Boga i podobieństwa. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zaglądamy do Kościoła cierpiącego, cierpiącego w czyśćcu. Wczoraj przyglądaliśmy się Kościołowi triumfującemu w chwale, w niebie. I my, walczący na ziemi o zbawienie, wieczne zbawienie, musimy ze współczuciem spojrzeć i z miłością, z miłosierdziem na tych, którzy poprzedzili nas do Ojczyzny Niebieskiej i muszą przejść przez oczyszczający ogień boskiej miłości. Nie uniknie tego nikt. Jeśli dusza odchodzi z tego świata w łasce, w skrusze i szczerej pokucie, sądzona będzie litościwie. Jeśli odchodzi w grzechu ciężkim, bez żalu, bez pokuty i w nienawiści Boga, sądzona będzie surowo. Praktycznie nie ma trzeciego wyjścia. Albo piekło, albo niebo. Albo wieczna kara, albo wieczna nagroda. Gdzie cię znajdę, tam cię sądzić będę, mówi łacińskie przysłowie, wkładając je w usta Boga. Gdzie cię znajdę, tam cię sądzić będę. I katechizm Kościoła potwierdza, mówiąc, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do osiągnięcia nieba. Czyściec więc jest darem Bożego miłosierdzia, jest dziełem miłosierdzia Bożego. Czyściec jest dla większości z nas nieuniknionym przejściem przez ogień boskiej miłości. Święta Katarzyna z Genui, żyjąca w XV wieku, wyszła za mąż z konieczności dzięki jej bratu starszemu. Mając 16 lat, przeżyła prawdziwy czyściec na ziemi. Zakończyła swoje życie chwalebnie. Benedykt XVI, mówiąc o jej traktacie o ogniu boskiej miłości, czyli o czyśćcu, mówi, nie musiała mieć widzeń. To, co przeżyła w duchu, na ziemi, to dało jej obraz, czym jest czyściec. Jest przedsionkiem nieba. Jest przedsionkiem nieba. I jeśli jest ogień piekielny, to jest i ogień czyśćcowy. Tak mówimy. I tak jest. Jest to bolesne oczyszczenie, które prowadzi do coraz większego zjednoczenia z Bogiem i posiadania Go na wieki. Jako mały brzdąc, w domu rodzinnym paliliśmy ogień i żeby ugotować coś czy rozgrzać dom pod fajerkami, drewnem. Ale nieraz trafiło się drewienko, bo się dzieciom nie chciało suszek zbierać, no to surowe gałęzie, surowe. I wkładaliśmy to. I babcia zawsze mi mówiła, widzisz jak bieda piszczy? Widzisz, jak bieda piszczy, bo co drewno robiło? Najpierw piszczało, syczało, piszczało, potem trzaskało, a potem zbierał się ogień, dym się robił najpierw, a potem ten ogień zbierał to drzewo, ogarniał go, wysuszał i potem trzask się robił i wreszcie przemieniał ogień, to drewno, w węgielki i zostawały rozpalone żarem węgle, podobne do ognia. Babcia mówiła mi tak, i pamiętaj, jak będziesz bił braciszka, to w czyśćcu będziesz tak piszczał. I miała rację, ponieważ w czyśćcu dusza musi
pozbyć się wszystkich wad, wszystkich niedoskonałości, niepodobieństw i musi przejść przez ten ogień boskiej miłości i Bóg ją tak długo wypala, aż upodobni ją do siebie, zjednoczy i przemieni w siebie. Jest to nadzieja, jest dla nas nadzieja, bo większość z nas będzie przechodzić przez ten czyściec, tylko nieliczni unikną czyśćca, żeby wejść do nieba bezpośrednio. Największym cierpieniem w piekle jest brak Boga. Brak Boga, nieobecność, ciemność, pozbawienie miłości Boga na wieki, brak odpoczynku, bluźnierstwa, przekleństwa, gniew, wrzask i nienawiść, największe cierpienia dusz w piekle, potępione. Ale największe szczęście dusz w czyśćcu cierpiące to jest posiadanie Boga. I chociaż rozpalenie Bożą miłością sprawia ból, to pewność, że po oczyszczeniu będą z Nim na wieki, sprawia, że cierpią w pokoju, cierpią bez buntu, cierpią bez gniewu, cierpią bez złości, zgodzone z wolą Bożą, gotowe na wszystko, co Bóg z nimi uczyni. I jeśli ja się modlę za dusze w czyśćcu cierpiące z mojej rodziny, to wiedzcie, że żadna osoba z mojej rodziny nie powie Bogu: Boże, to za mnie, daj mi tą modlitwę, żebym szybciej wyszedł. Tak jak Dostojewski pisał tą bajkę o tej babie, która chciała wydostać się i rzepka, anioł Boży stwierdził, że jednak jeden raz dała biedakowi rzepę. No to Bóg mówi: daj tę rzepę, niech się baba chyci i wyciągnie ją. Ale za nią zaraz się uwiązało wiele innych, a baba chciała sama wyjść. Nie ma przywiązania w dusz, w czyśćcu cierpiących do własności. Nie ma czegoś takiego, żeby były przywiązane i mogły chcieć. Są całkowicie zgodne z tym, co Bóg z nimi uczyni. I daje im to pokój. Święty Jan od Krzyża w nocy ciemnej i żywym płomieniu miłości porównuje oczyszczenie dusz po śmierci w czyśćcu do ognia, który ogarnia drewno. Najpierw ogień zaczyna osuszać drewno, mówi, potem wypala je, by usunąć zeń wszystko, co w nim czarne i brzydkie, a w końcu rozpala je wewnętrznie, upodabnia i przemienia w siebie. W ten sposób działa ogień Bożej miłości. Zanim zjednoczy i przemieni duszę w siebie, najpierw musi usunąć wszystkie przypadłości sobie przeciwne. I dodaje: ogień nie miałby nad duszą żadnej władzy, choćby je ogarniał, gdyby ona była wolna od niedoskonałości, z powodu których musi cierpieć. Czy jest to ogień materialny? Nie. Jak powie święta Faustyna, jest to ogień duchowy, zapalony gniewem Bożym, który trawi duszę tak długo, aż ją przemieni w siebie. Im więcej więc człowiek na ziemi miłuje Boga, im bardziej pozwoli się Bogu ogarnąć, tym szybciej przechodzi przez czyściec po śmierci. Im więcej modli się i miłuje Boga, tym szybsze i większe będzie oczyszczenie. Dlatego też diabeł walczy na ziemi, żeby człowiek się nie modlił i żeby nie szukał Boga, nie poznał Go i żeby umierał jak zwierzę. To właśnie dlatego Kościół naucza, że po śmierci dusze przechodzą oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do osiągnięcia nieba. Oczyszczenie to nie ma nic wspólnego z reinkarnacją, ani z muzułmańskim obrazem raju pełnego rozkoszy cielesnych, co jest zaprzeczeniem zmartwychwstania ciał i naszej świętej wiary. Święta Katarzyna z Genui, wspomniana już w traktacie o czyśćcu, dodaje, że Bóg tak długo trzyma duszę w ogniu, dopóki ten ogień nie strawi w nich wszelkiej niedoskonałości i wszelkiej nieczystości. Następnie
Gdy już dusza doskonale jest czysta, miłość przemienia ją całkowicie, tak daleko, że nic w niej nie pozostaje, co by było jej własnością, a jej bytem staje się sam Bóg. Wówczas to dusza traci zupełnie zdolność cierpienia. Jego żar jest natychmiast przemieniany w miłość i sprawia, że chociaż cierpi, to ogień miłości przemienia te katusze w pokój, w niebo. Miłość coraz żarliwsza wszystko czyni lekkim i słodkim, a to jest dla niej jak niebo. Największe cierpienie dusz w czyśćcu to po pierwsze świadomość, że same sobie, jak to mówią językiem dzisiejszym, nagrabiły. Czyli, że sam człowiek przez swoje grzechy, zaniedbania, niedoskonałości zasłużył na to cierpienie. Po drugie, szalona tęsknota za Bogiem. Szalona tęsknota za Bogiem. Jeśli mówimy o cierpieniu z powodu grzechu, w 1997 roku w Przemyślu spotkałem mężczyznę, który po rekolekcjach nawrócił się przez długi okres czasu, 2-3 lata. Naprawdę był niesamowicie gorliwy, czwórka dzieci, przedsiębiorstwo, modlitwa. Codziennie o 4 rano potrafił wstać, żeby do 5 się modlić, a potem o 5 zaczynał służbę i pracę w domu i potem w pracy. I w pewnym momencie przychodzi do mnie i mówi: ojcze, dusza boli, nie mogę wytrzymać na modlitwie. Wspomnienie moich grzechów rozsadza mnie od środka. Nie wiem, co zrobić, jak się od tego uwolnić. I mówię mu: bracie, od tego się nie trzeba uwalniać. Nie walcz z żadnymi wspomnieniami. Ale ja czytałem, ten ksiądz radził na internecie i w ogóle. Nie, nie. Przejdź przez to. Zgódź się na ten ból. Ból duszy, na wspomnienie twoich dawnych grzechów. Pozwól, żeby cię trawił. To jest właśnie to piszczenie. Bieda piszczy. To jest czyściec. Przez to musisz przejść. Bóg cię oczyści, tylko wytrwaj. I spróbuj zauważyć, że po takiej wycierpianej modlitwie, gdy wychodzisz z kościoła, masz siłę, masz jasność, masz zapał, masz chęć do życia, do pracy, do apostolstwa, do działania, do wierności. No tak, to jest czyściec. I dlatego też dusze w czyśćcu uczą nas, żebyśmy przyjęli to ze zgodą, w pokoju. I jak w pierwszej chwili po śmierci dusza ma świadomość własnej winy i pozostałości grzechów, z powodu których musi być oczyszczona, tak potem w całkowitej zgodzie na wolę Bożą poddaje się tej oczyszczającej męce. I dusze są szczęśliwe, pomimo tego, gdyż wiedzą, że są zbawione. Nie bez powodu ojciec Pio powiedział księdzu Dominikowi: synu, lepsze całe życie w największych kaźniach niż jeden dzień w czyśćcu. Z tego powodu, jeśli ktoś chce wiedzieć, jak to się przeżywa, niech przeczyta Jana od Krzyża, Noc ciemną, Żywy płomień miłości, czy trzecią księgę Drogi na Górę Karmel. Drugie cierpienie to tęsknota za Bogiem. Tęsknota za Bogiem. Pewna kobieta, która po nawróceniu uwierzyła Bogu, odnalazła Go, wychowana w rodzinie ateistycznej, zaczęła czytać Pismo Święte, modlić się, adorować Chrystusa. Dużo modlitwy, matka, i to 8 dzieci, zawsze pracowała, od rana do wieczora zapracowana, i w pewnym momencie swojego życia, po chyba 5 latach, mówi: proszę ojca, ja z tęsknoty za Bogiem nie mogę już żyć. Szukam samotnych miejsc, chowam się na strychu, żeby mnie dzieci nie znalazły. Zamykam się w toalecie, żeby się pomodlić, bo tak tęsknię za Bogiem. A kiedy już jestem na modlitwie i samotności, to
Łzy same mi lecą. Nie mogę żyć bez Boga. I nie to, że nie kocham męża, ale kocham Boga bardziej niż wszystkich. Przedtem oprócz męża i dzieci i domu to życia nie widziałem. Mówię, to jest normalne. To jest normalne. To jest miłość. To jest czyściec. Pozwól, niech ta miłość cię oczyszcza. Wytrwaj i w pełnieniu obowiązków powołania i w tej miłości, samotności, modlitwie. Nie rezygnuj, ponieważ cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość sprawi, że Bóg dopełni oczyszczenia. Święta Faustyna mówi, oglądając czyściec dzięki darowi Boga, zapytałam te dusze, jakie jest największe ich cierpienie i odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. I usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział, miłosierdzie moje, nie chcę tego, ale sprawiedliwość moja każe. Im więcej człowiek ceni Boga, tym silniej jest udręczony tym, co go od Boga odłącza. Tym go wyżej ceni, im go lepiej poznaje, a tym go lepiej poznaje, im jest wolniejszy od grzechu i pożądania. A zatem dusza wówczas najmocniej cierpi, gdy już jest uwolniona od ciała, od grzechu, pożądania, własnej woli i oczyszczona z pozostałości win i kar. I tak jak powiedział ksiądz proboszcz na początku, dusze te wznoszą ręce, wszystkiego oczekując od Boga i od nas, ponieważ czas zasługi się skończył. I dlatego oczekują litości, miłosierdzia z naszej strony, bo możemy im pomóc. W jaki sposób? Po pierwsze przez modlitwę. I te trzy krótkie modlitwy, które często powtarzamy, przychodzą duszom w czyśćcu cierpiącym z pomocą, bo modlimy się o światłość dla nich, o odpoczynek i o oglądanie Bożego oblicza, czyli miłosierdzie. Dopuść ich do oglądania Twojego oblicza, mówimy w eucharystycznej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, bo brakuje im tej światłości i brakuje im tego odpoczynku, bo cierpią. Jałmużna i post przychodzą duszą w czyśćcu cierpiącym z wielką pomocą. Jeśli wyrzeczenie się czegoś sprawia nam przyjemność, wyrzekamy się tej przyjemności, zaoszczędzimy, ofiarujemy ubogim, jest to jałmużna postna za zmarłych. Ale nawet zwykłe kupienie znicza na cmentarz jest taką jałmużną, jeśli jest dobrze przeżyte, bez skąpstwa, bez żalu i bez liczenia. Bo jeśli wychodzisz na cmentarz i mówisz sobie, dziś przeznaczam Boże jako jałmużnę za tę duszę tyle i tyle i kupujesz wolny i dajesz bez żalu, to w tym momencie jest to przyjęte przez Boga jako dar. Kiedy dajesz biedniejszym, kiedy pomagasz innym z myślą o pomocy zmarłym za swoje grzechy i za grzechy innych, dając jałmużnę, jest to ofiara przyjęta przez Boga. Ale źle robią ci, którzy ze skąpstwa, a mają pieniądze, zabierają znicze z cmentarza, idą do domu, płukają, robią cuda wianki, żeby tylko zaoszczędzić kilka złotych, mając pieniądze. Rodzice moi, dziadkowie wychowywali nas do dobrego zwyczaju. Nie zabieraj niczego z cmentarza. Nie przynoś tego do domu. Co ofiarujesz zmarłym, niech tam zostanie. Nie twoja rzecz. I to jest dobry zwyczaj. Dobry zwyczaj. Największym darem dla zmarłych, jak powiedział ksiądz proboszcz, jest ofiara mszy świętej. Zamawianie intencji mszy za zmarłych, czy to gregoriańskich, czy w dniu urodzin, czy w dniu rocznicy śmierci, jest wielkim darem, gdyż
Bóg patrzy jak na nas, tak na dusze w czyściu cierpiące przez krzyż Chrystusa, przez ofiarę Jezusa. Nie żałujmy modlitwy, jałmużny, mszy świętych dla zmarłych i nie pozwólmy się zniechęcać ani przez nasze skąpstwo czy też małoduszność, ani przez złego ducha, ani przez ludzi. Wmawia nam nieraz, że to strata pieniędzy, że mu to nie pomoże, że lepiej sam się w domu pomódl, a jednak jest to dar, który Bóg wybrał dla nas, jedyna droga zbawienia. Ofiarujmy pomoc zmarłym w taki sposób i tak gorliwie, jak chcielibyśmy, by nam pomagano po naszej śmierci. Jak chcielibyśmy, żeby nam pomagano i za nas się modlono po śmierci naszej, tak teraz z takim samym sercem i my zwróćmy się do Boga z modlitwą, zwłaszcza różańcową, koronka do Bożego Miłosierdzia, droga krzyżowa, ale szczególnie różaniec. Bo jak powiedziała święta Brygida, Matka Boża nazywana jest Matką Dusz Czyśćcowych. Jestem matką tych wszystkich, którzy znajdują się w miejscu odbywania pokuty. Moje modlitwy łagodzą kary nałożone na nich za grzechy i przychodzę im z pociechą i ochłodą. Amen.